My wchodzimy do schronu. Schron obecnie wygląda tak. Tak jak wspomniałem, okienka skierowane są w kierunku lotniska. Po prostu był to najprawdopodobniej schron dowodzenia. Kolejne z nich, kwadratowe, nieco większe. Witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy dziś w Pyrzowicach, niedaleko lotniska, a zajmiemy się byłym poligonem poniemieckim, który tutaj powstawał i został nieukończony. Poszukamy pozostałości budowli, obiektów, które dotychczas się zachowały. Pierwszy z nich jest tu w lesie. No pierwszy z budynków jest tutaj. Co to był za budynek? No do końca sam nie wiem. Bardzo słabo jest na ten temat i bardzo mało informacji. Obecnie ruina. Wchodzimy do środka. Widać obiekt totalnie zniszczony, spalony. Zbudowany z cegły, jak i w stropie widać pusta. Kompletna ruina z paroma pomieszczeniami. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, sześć pomieszczeń. Co tu było? Tam nie wiem. I siódme skryte tutaj kolejnym otworem wlotowym. Dziwny ten teren. Dziwna historia, nie wiadomo co to do końca jest. Takie wloty, potężne kopce, jest ich tu kilka. Sporo wszelkiego betonu porozrzucanego po okolicy. Jeden wlot. A tu jest drugi, kolejny. I drugi wlot. Ciekawe, co tutaj się mieściło. No kolejne ślady po jednostce. Takie oto betony przede mną. No ja szukam schronu, który gdzieś tu w okolicy jest. Najprawdopodobniej jego otwór jest tam. No wreszcie się udało. Bo chodzę i chodzę i błądzę. Nie mogłem na niego trafić. Jedno z wejść, a właściwie może wentylacji tego schronu. Drugie kolejne, ale całkowicie zasypane śmiećmi. Dwa otwory wlotowe, jeden, dwa. Zobaczymy, czy są drożne. Tutaj widać rośnie drzewo. No spróbujemy się tam przebić. Ale potężne śmietnisko, jak widać. Trochę gwałtownie obniża się w dół. Mamy przeszkodę, mam fotel do pokonania. No nie wiem, czy cokolwiek będzie widać standardowo. W samochodzie zostawiłem latarkę. No teren okropnie zaświecony. No jest tu wszystko, nawet bęben po pralce, zderzaki samochodowe. To tak traktuje się zabytki w tych czasach. Schron jest krótki i kończy się tam, jak widać, ten wlot. No nie będę szedł dalej. Jak mówię, wszędzie potężne śmietnisko. Mam nadzieję, że inne obiekty będą w godniejszym stanie. No, poligon w Zędku budowali podczas II wojny światowej Niemcy jako poligon lotniczy. No, cała budowa rozpoczęła się w 1940. Na jego lokalizację wybrano podmokły teren na granicy trzech miejscowości: Ożarowic, Zędka, Mierzęcic. Po wysiedleniu oczywiście miejscowej ludności. Kolejne miejsce, staw, właściwie zbiornik w lesie Korczok.
No, zbiornik znajduje się głęboko w lesie, głęboko, bardzo głęboko w lesie. A tutaj możemy oglądać żaby. O właśnie. A właściwie chyba się mylę, to nawet są ryby, tarło ryb. Obecnie przeniosłem się do Zędka, tam jest lotnisko Pyrzowice, Katowice, a my mamy tutaj cztery schrony pozostałość z roku 1940. Podchodzimy bliżej. Nowe schrony obecnie wyglądają tak. Mszaki na murach dobrze się tu mają, znaczy mchy. Zbiorników jest 4, 1, 2, 3, 4, znaczy co ja mówię, schronów. Spróbujemy podejść do góry, zobaczyć czy jest coś gdziekolwiek dostępne. Widać tutaj jeszcze otwory wentylacyjne od góry. Tutaj kolejne dwa. W zbiornikach znajduje się woda, z tego co dobrze dostrzegłem. Tak jest, tak jest. Na dole jest woda. Tam w oddali traktorem rolnik ora pole. A my przechodzimy do tego, a ostatni na to wygląda, że jest odkryty. Tutaj jakby wlot do niego. Jakoś tak to wygląda. Zgadza się. Jest tutaj wejście do niego. Nie będę wchodził. Nie wziąłem dzisiaj światła. A tu ostatni, najmniejszy z nich wszystkich. I co ciekawe, nieukończony. Brak mu po prostu stropu. Przejdziemy dalej, zerkniemy jak to wygląda. Też woda, też znajduje się woda. Na dole kosaćce. To takie kwiatki, jakby ktoś nie wiedział. No krąży też taka historia, że były to też składy paliw, ale co to do końca było, nie wiadomo, nie wiadomo. Czy schrony, czy magazyny właśnie paliw. A tam w oddali, za chwilę tam pójdziemy, przejdziemy przez te pola, znajduje się schron obserwacyjny. No najkonkretniejsza atrakcja, bym powiedział, tego terenu, za wyjątkiem jeszcze pasów lotniczych, starych pasów lotniczych. Teraz wam je dziś pokażę. Tutaj zerkniemy, bo zauważyłem takie okno, wszystko zalane wodą. Powoli przedzieram się przez pola. Schron obserwacyjny jest przed nami. Skierowany był oknami w kierunku tamtego lotniska. Najprawdopodobniej był to schron dowodzenia. No jestem już całkiem blisko, lecz widzę coś dziwnego, ale może się mylę. Tak jakby otwór główny był zamurowany. No lepiej, żeby nie. Tam nie wiem co to jest, jakaś ziemianka powstała współczesna. Też to za chwilę obejrzymy. No dobra, zbliżam się. Otwór wlotowy, no nie, 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 jednak się udało. Ale zerknijcie na to. Wszędzie śmietnik. Ktoś w workach przyniósł sobie tutaj styropian. Nie wiem w jakim celu. My wchodzimy do schronu. Schron obecnie wygląda tak. Tak jak wspomniałem, okienka skierowane są w kierunku lotniska. Po prostu był to najprawdopodobniej schron dowodzenia. Kolejne z nich, kwadratowe, nieco większe.
Tutaj dawniej, jak widać, były drzwi, którymi przechodziło się z pomieszczenia do pomieszczenia. Patrzę tutaj tak na strop, bo widzę takie, powiem wam, chyba papa, tak jakby papa. Tutaj przechodziła pewnie jakaś rura na wylot. Wyszłem już ze schronu, idę do góry. Zobaczymy, co tu się podziało. Tak jakby ktoś wybudował ziemiankę. Albo zaczął budować. Widać podłoże. Jest piaszczyste. A tak wygląda teren wokół. Zszedłem z górki na dół i schron wygląda z przodu mniej więcej tak. Okienka i tym podobnie. Rozbudowany z kamienia wapiennego. A tutaj fajnie zachowane skamieniałości. No trudno dziś ocenić wielkość poligonu, który się tutaj mieścił, budował. No część gruntów po II wojnie światowej trafiła w ręce, no wiadomo, rolników. A własność wojskowa, no, była systematycznie ograniczana. I ostatecznie w 2000 roku zniknęła całkowicie. No, w najbliższej okolicy schronu pozostały jeszcze takie stare kamienne drogi. Są mi rowy merioacyjne, ale o nich będzie mówione gdzieś tam, w tamtym terenie. No, mówiłem o rowach melioracyjnych całkiem niedawno. No, jestem jeden z nich, zachowany do dzisiaj w stanie idealnym. Nadal świetnie pełni swoją rolę. Odnośnie tych rowów melioracyjnych jest taka historia. Niemcy, gdy budowali tutaj poligon przy lotnisku, które jest tutaj obok nas, właśnie wybudowali rowy melioracyjne, aby osuszyć te grunty, gdyż grunty są niesamowicie podmokłe. Były niesamowicie podmokłe, no częściowo do tej pory jeszcze też tak jest, ale już lepiej niż dawniej. A do tego zwożono tysiące ton po prostu ziemi zszelkąd i różnego materiału, podnosząc teren do góry. No myślę, że to dobrze widać. Idziemy w kierunku lotniska Pyrzowice-Katowice, które jest tutaj nieopodal za tymi drzewami. Ale zanim znajdziemy stare pasy startowe z lat 1940, gdy Niemcy też mieli tu swoje maszyny, zajmowali całe to lotnisko. A taka ciekawostka, między innymi stąd zostały wyszczerone rakiety V2, które uderzały gdzieś na pustyni Błędowskiej koło Olkusza. I jest to fakt, a nie mit. Przed nami budynki właśnie po byłym poligonie, a właśnie to, co po nich zostało, zaraz zobaczycie, bo nie są w za dobrym stanie. No mamy dziś w ogóle 30 kwietnia 2022 rok. Zerknijcie na te stare budynki, które tutaj się zachowały. Do tej pory widać pozostałości po ogrodzeniu, które chroniło te obiekty. Gdzieniegdzie zachowała się jeszcze instalacja, ale to najprawdopodobniej po naszym polskim wojsku, które przejęło to wszystko po II wojnie światowej. Obecnie wszystko opuszczone. Tak patrząc na te pomieszczenia, może się mylę, może nie, no wygląda na to, jakby tu miały stać transformatory. No to jest chyba ewenement, albo nie wiadomo dlaczego, albo wykute ludzką ręką. No zerknijcie na to swastyka tutaj w ścianie, albo układ kabli.
Dawniej tak leciał. No coś dziwnego, naprawdę. Idziemy dalej. Tutaj strop leży już na glebie. Tam jeszcze wisi kawałek płyty. Nade mną też, może się cofnę. Wszystko budowane było z pustaka i cegły. No podchodzę teraz do budynku kolejnego, numer 2. Przed nim takie betonowe słupy. To jeden rozebrany przez złomiarzy, jak widać, dobrze zbrojone. Zachowała się tutaj jeszcze taka blacha. Nie wiem, do czego to miało służyć. Tam widać jest jakaś studzienka, obecnie zasypana. A my przedzieramy się tutaj przez krzaki. Kolejna ze studzienek, również zasypana. Myślę, że ją dobrze widać. Tych podpór metalowych było tu o wiele więcej. Tutaj mamy taki okrąg. Nie wiem, co to było, do czego służyło. No widać, że potężny metal. No to wszystko można zerknąć. Po prostu zostało odspawane. Nie wiem, czy tu stało jakieś działo pancerne. Nie mam pojęcia. No ciężko wyczuć. Zachował się do tej pory odgrom. Tutaj jeszcze jest, jeszcze tkwi. Jeszcze złomiarze go nie wykradli, że tak powiem. Dobra, spróbujemy wejść do środka. Zobaczymy, jak to wygląda. Podobna sprawa. Kanały kablowe, których nie brakuje. No stawiałbym na to, że to obiekty to służyły po prostu, a może się mylę, a może nie. Powiem za chwilę o tym, przemyślę tą sprawę. Tutaj były toalety. Tak jest, jeszcze stare płytki. Trzeba uważać w takich miejscach, żeby nie wpaść na dół, bo po złamaniu nogi niedużo. I kolejne. Może nie będę wchodził do środka, chyba że coś ciekawego zauważę. No to dopiero wtedy odbijemy na bok. Takie płytki, ale to jest gumolit. Dawniej była taka moda na coś takiego. No może teraz wejdę tu do środka. Też powyrywane kable. Widać, że zadomowiły gdzieś tu się w okolicy bobry, bo powycinane drzewa. Ale troszkę do tyłu. Następnie przechodzę na drugą stronę. No, pomieszczenia są wszystkie do siebie bardzo mocno podobne. No tak stawiam na oko, że była tutaj transformatorownia lub jakiś obiekt z głównym zasilaniem wysokiego napięcia. Ale mogę się mylić. Dobra, opuszczam już budynki, idę na jego tyły. Pokażę wam stare pasy startowe, które dawniej służyły w roku 1940 i wzwyż. Jeden z nich wygląda jak droga obecnie, jakby to była droga asfaltowa. A to nie jest zwykła droga asfaltowa, tylko pas startowy. No nieco się pomyliłem, to coś to jest odnowione, parę lat temu trochę inaczej to wyglądało, gdy tu byłem. A pas startowy, stary, który tutaj służył samolotom, wygląda obecnie tak. Szedł on w tą stronę, robił takiego krzyżaka, w tą i w tą. Obecnie za wiele nie ma. No pas startowy przebiegał dokładnie tutaj i pokrywał się z tym nowym asfaltem. Dlatego mnie to wcześniej zmyliło. No widać ewidentnie, bo tutaj no idzie w linii prostej w kierunku obecnego lotniska Pyrzowice-Katowice. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale tam w oddali hangary samolotowe, no i samoloty. No i biegnie też sarna, ale najprawdopodobniej to już w ogóle jest niewidoczne z mojej kamery. No mówiłem, że te pasy idą w różnych kierunkach.
A teraz popatrzcie na to. Ten idzie w tą stronę, a ten w tą. A tam znowu biega ta sarna, ale jest pod światło i pewnie jej nie widać, ale ją ktoś pogonił. Czegoś najprawdopodobniej mocno się wystraszyła. Pod spodem, pod tym asfaltem, który tutaj się znajduje, robiono coś takiego, podkład betonowy. Kolejny raz to słowo powiem, nie wiem czy dobrze widać, no przed chwilą wystartował samolot. To taka ciekawostka, bo nie mówiłem o niej. Nie wiem czy w tych czasach wypada mówić o czymś takim, ale to powiem. Tu mamy te budynki, które żeśmy zwiedzali przed chwilą. Tam jest bunkier obserwacyjny, a na lewo od niego taka charakterystyczna sosna, wysoka. No i mogiła żołnierza radzieckiego. No właśnie. Miałem nie mówić, ale powiedziałem. Dobra, został nam ostatni cel tego terenu. Mianowicie no pozostałości po fundamentach radaru. Znajduje się też w Zędku, tylko po drugiej stronie drogi. A droga i Zędek, ta miejscowość cała jest przed nami. No jestem już po drugiej stronie Zędka. No będę tutaj szukał radaru, właściwie już go widzę, wiem gdzie jest, ale zaciekawiło mnie coś takiego. Zauważyłem, że bobry mają się tutaj też nieźle. No widać te wyciosane drzewa. No płynie tu taka niepozorna mała rzeczka. Dobra. Stary radar, który tutaj się znajdował i służył temu całemu ogromnemu obiektu, jest tam przede mną. Właściwie to co po nim zostało, a został tylko fundament, tak i mocowania. No radar, który tutaj był, nazywał się Wurzburgrisse, no powiem wam, nie potrafię po niemiecku za dobrze, dlatego łamę ten język. Stał on przy głównej drodze niegdyś, właśnie tutaj biegnie droga, główna droga, która prowadzi do Koziegłówek, w tamtą stronę patrząc, prowadziła na lotnisko. No a tutaj właśnie ten radar obecnie wygląda tak. No nie chcę tam wchodzić do środka, bo już z daleka widzę, że wszystko znajduje się obecnie pod wodą. Takie śruby mocujące kawał solidnego betonu. No też do końca z tym radarem jest taka zagadka, bo no nie wiadomo czy on służył jako po prostu Niemcom w II wojnie światowej na poligonie. No czy w późniejszych czasach jako no jednostkom wojskowym, które tutaj po prostu przejęły te tereny po Niemcach. No, może się kiedyś tego dowiemy. No jeszcze jedna ciekawostka. Zapomniałem, bo tutaj po tej drugiej stronie drogi, za chwilę tam przejdę. Nie wiem czy to znajdę w ogóle. No znajduje się dach starej wiaty. Też najprawdopodobniej powiązanym no, z tym poligonem, po niemieckim poligonem. W ogóle powiem wam, mam dziś bardzo ciężki dzień w terenie. Sporo kilometrów w nogach. Ładnie samolot Wizzair uniósł się teraz do góry i odlatuje. Sporo kilometrów w nogach. Troszkę jazdy samochodem. No dzisiaj nie szło mi do końca za bardzo. Błądziłem, mapy kierowały mnie zupełnie gdzie indziej, brak zasięgu. No jakieś wariactwo, w ogóle jest tak parno, jakby za chwilę miało coś z nieba się oberwać. No wyszedłem na drogę, powiem wam, kurde, no będzie ciężko to coś chyba namierzyć. No radar mamy tam, stamtąd idę, przechodzę drogę, dach tej starej wiaty, no gdzieś ma być tutaj przy drodze. Ja kompletnie nic nie widzę, nic. No ale na sam koniec chyba mojej dzisiejszej wycieczki będę musiał przeczesać tak bardzo gęsto zarośnięty teren. No tak, wspomniałem, zerknijcie na to, przebijam się przez takie gęste chaszcze. Dobrze, że to wszystko się jeszcze nie zazieleniło tutaj, ale tutaj mamy takie jeżyny, które nieźle ciągną za ubranie. Parę razy gałęzią dostałem po głowie. No myślę, że jak się mocno poświęcę, to znajdę ten obiekt
widzę jakieś zarysy koło tego drzewa na wysokości, no znaczy w oddali widnieje kościół w zębku. Łąka, strasznie, strasznie wilgotna łąka. Oj kurczę, żebym się nie skąpał. No ale trudno, mam buty wodoodporne. Jak nie przeleję przez kostki, będzie dobrze. Dobra, idziemy, zobaczymy. Ale no nic innego nie widzę. Poza tym ciekawym miejscem w oddali. No zerknijcie na to. Rzeczka, rowy melioracyjne, o których wspominałem na moim filmie już dzisiaj, a tutaj żeremia bobrów. Nie na darmo widziałem tam wycięte drzewa. Popatrzcie na to, jaką sobie stworzyły tutaj tamę. Nieźle to wygląda. Momentalnie woda się spiętrzyła. Między innymi dlatego te pola w okolicy są tak niesamowicie nawodnione. Tutaj widać ryły dziki. A my obieg, o którym wspomniałem, mamy przed sobą. Tak mi się wydaje. Albo znowu się nie wszczeliłem. No wygląda to na mostek. Po prostu na mostek. Kurczę, powiem wam, ten mój dzisiejszy dzień w plenerze, no jak dla mnie, jest bardzo ciężki. Może nie kręciłem wszystkiego. Na sam koniec nakręciłem. Zobaczcie, jak to drzewo bobry tam wycięły. Nie kręciłem wszystkiego, nie chciałem się złościć, ale naprawdę to, co dziś się wyprawia, to jakiś koszmar. Znowu nie znalazłem tego obiektu, choć ten most na taki wyglądał w oddali. Jak go znajdę, to się z wami połączę. No już miałem zrezygnować. Mam nadzieję, że nie mylę się dwa razy, tylko raz. Coś jest przede mną. Kurde, przy samej drodze, a ja gdzieś chodzę nie wiadomo gdzie i szukam przygód. No ale przy okazji pokazałem wam ładny mostek na małej rzeczce, no i bobrowisko. Dobra, mamy go. Wreszcie, po ciężkich trudach, bo ktoś mi tam w komentarzach mówi, że żebym kręcił tylko konkrety na filmach. Nie, ja pokazuję nawet dojścia do tych obiektów, jak czasami jest trudno je znaleźć. No i tak, no i mamy go. Mamy go niewiadomego pochodzenia. To, co po niej zostało, no to zachowany obecnie strop betonowy, filary, czy nie wiadomo, jaki tam był fundament pod spodem. Po prostu albo się zawalił, albo ktoś mu pomógł. No, to miejsce niezapisane jest w historii, jak i cały ten poligon w Zębku. Dlatego może po latach, kiedyś, wszystko wyjdzie na jaw, do czego służyły dane budynki, tego typu betonowe konstrukcje i tym podobnie. Dobra, ja wskakuję do góry. No, nawet się udało. Chcę to obejrzeć z góry i wam też pokazać, jakie to jest ogromne. Kominek wentylacyjny. No, naprawdę wielkie. Tutaj porosły drzewa. Widać, że jest pęknięcie. Nie wiem, czy podczas spadania w dół ten obieg nie szczelił, no albo też został wysadzony w powietrze. No wersji może być kilka. Ale najważniejsze, że udało się go namierzyć. No zobaczcie, w całej okazałości. No, wylądowałem w jaskini. Zobaczcie, jaka piękna jaskinia. Coś niesamowitego. Jaskinia Raj pod Kielcami. No oczywiście to jest żart. Te nacieki znajdują się pod tym fundamentem. Węglan wapnia, tu się pięknie wytrąci. No ja będę kończył mój materiał na dziś. Powiem wam, wiele trudu mnie kosztował ten materiał. Dlatego, jak kto woli, jeżeli film się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Chcecie więcej moich materiałów, subskrybujcie mój kanał, za co serdecznie dziękuję. To zapraszam też do moich archiwów, które już powstały, które nakręciłem wcześniej, jak i filmów, które nakręcę niebawem. No do usłyszenia
z Zębka i okolic